Nowy, 2017 rok. Niech będzie obfity w wydarzenia kulturalne. Zaczynamy pierwszy w tym roku odcinek Kasy Biletowej. Aleksandra Gronek-Piotrowska, zapraszam. Kolędowanie to szczególny rodzaj muzyki, który zbliża do siebie ludzi, buduje szczególną więź. Kolędowanie jest przepełnione miłością, dobrocią i ciepłem, czyli często tym, czego brakuje nam na co dzień. Więc czym prędzej uzupełnijmy tę wiedzę. Mamy dla Was trzy propozycje wspólnego radowania się poprzez kolędowanie. Hej, kolęda, kolęda zabrzmi 6 stycznia w Oratorium Sióstr Salezjanek. A kto Was zachęci do tego wspólnego kolędowania? Kolędowanie po góralsku. To w Chęcinach. 8 stycznia w hali pod Basztami czekać na Was będą górale spod Samiuszkich Tater, a na ich czele Jan Karpiel-Bułecka. Będzie nie tylko kolędowanie, ale też opowieści o tradycji kolędowania na Podhalu. Tego samego dnia kolędowanie w kościele kapucynów w Kielcach, tym razem na czele kielecki chór Fermata. Wygląda jak UFO i wydaje kosmicznie ciekawe i przyjemne dla ucha dźwięki. Przedstawiam Wam instrument, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. I w towarzystwie tych właśnie dźwięków będziecie mogli zgłębiać biblijną poezję. Lata mijają, a jego głos się nie zmienia. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarni z światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Jeden woźniak to już urodzaj, więc jak określić dwóch woźniaków na jednej scenie w tym samym czasie? Czy to już przepych? Przekonajcie się sami. Nie wiem jak Wy, ale ja należę do tych ciepłolubnych. Temperatury na minusie to dla mnie ogromny minus. A jak słyszę Antarktyka, to mam ochotę od razu wskoczyć w kożuch, albo nawet dwa kożuchy. Ale podczas spotkania z Arturem Zielińskim, który kilkanaście miesięcy spędził na polskiej stacji antarktycznej, kożuch wcale nie będzie potrzebny. Ta opowieść zapewne Was rozgrzeje. Myśli, wrażenia, emocje opowiadane poprzez pieśni z różnych kultur i fragmenty tekstów literackich. Tym podzielą się z Wami aktorzy teatru Ecce Homo 7 stycznia. W każdym z nas jest dobro i czas je uaktywnić. Magda, córka znanego kieleckiego aktora Andrzeja Cempury, jest chora. Żeby żyć, potrzebuje drogich leków. Jedni dają fanty, inni je kupują, a jeszcze inni mogą wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto. Magda musi żyć dla swojej rodziny, dla trójki swoich dzieci. Nieśmy dobro, nie oczekując niczego w zamian. Teksty Młynarskiego i Załuckiego, muzyka na żywo. A zresztą zapraszają sami artyści, więc zobaczcie sami. Zapraszamy serdecznie Was, kochani widzowie, na nasze spektakle Kpin i Kpinek. W sobotę 7 i w niedzielę 8 stycznia na godzinę 17. A mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś. A akompaniuje nam po prostu wielki muzyk, człowiek telewizji, Paweł Piotrowski. Także do siego roku! Zapraszamy serdecznie! Tak było w Wilnie i tak będzie w Skarżysku Kamiennej, tylko musicie się troszkę pośpieszyć, bo start za jakieś pół godziny. Dla tych, którzy nie dotrą, mamy krótką relację właśnie z Wilna. Zapraszam do kolędowania. Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi, opuściłeś liczne niebo, obrałeś. Teraz zapraszamy do naszego kącika literackiego. Kto dziś jest jego gościem? Zobaczcie.
Chciałbym polecić Państwu książkę Doroty Masłowskiej pod tytułem Kochanie, zabiłam nasze koty. To jest książka tryskająca humorem, bardzo, bardzo abstrakcyjnym. Masłowska robi to z taką wielką lekkością, nie siląc się na ten dowcip. To wygląda tak, jakby to po prostu z niej samo wypływało. Książka bardzo surrealistyczna. Nie chcę za dużo zdradzać, ale jest bardzo ciekawy wątek syren, które pływają w oceanie przy brzegu pewnego amerykańskiego miasta. Są to syreny mocno zdegenerowane, żywiące się odpadkami jakimiś, które znajdują w oceanie i wypijają po prostu wszelkie niedobitki wyrzucone po whisky, ginach i innych takich. No, nie chcę za wiele zdradzać, ale to bardzo ciekawa książka i arcy śmieszna. Teraz czas na zapowiedzi kinowe. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza 8 stycznia na premierę filmu dokumentalno-fabularyzowanego, połączonego z wykładem Leszka Żebrowskiego i koncertem zespołu Pozytywka. Z kolei Filharmonia Świętokrzyska zaprasza na wieczór filmowy, podczas którego będziemy mogli obejrzeć film Pina. Pomysł filmu narodził się jeszcze za życia Piny Bausz, tancerki, choreografki. Niestety, nieoczekiwanie latem 2009 roku Pina zmarła. Z fragmentów różnych spektakli Piny powstała historia zapierająca dech w piersiach. Historia ludzi, którzy dzięki ich guru i przewodniczce otworzyli się na świat. Historia ludzi sprawnych fizycznie w taki sposób, że momentami serce przestaje bić. A w kinie Helios w cyklu Kino Konesera – Szczęście świata. Warszawski dziennikarz opuszcza stolicę, aby odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników, bijących rekordy sprzedaży. A w Multikinie m.in. premiera animacji pod tytułem Sing. Aby uratować swój teatr przed ruiną, Miś Koala, Buster Moon, organizuje konkurs piosenki. I kończymy pierwszy w tym roku odcinek Kasy Biletowej. A na koniec coś dla oka i dla ucha. Zaczęli tworzyć w 2015 roku. Jaką muzykę? Taneczną i młodzieżową. Jednym słowem dance. Ale na owym tworzeniu muzyki się nie skończyło, bo scenariusz klipu to ich pomysł. Nagranie klipu to ich realizacja. Nawet montaż wyszedł spod ich rąk. Efekt? Sami zobaczcie i ocencie, co stworzyli duet Marcin Czerwiak i Maciej Szmajdel. Przyjemnego odbioru! Where are you now? I'm looking for you.